Dzień dobry, witam Julita Majewska i mój gość Tomasz Olszówka, człowiek wielu zdolności, można powiedzieć. Inicjatywa Anioł Struś, radny Strusiny, inicjator projektu Powietrze Tarnów także. Oprócz tego ekonomista i prawnik i właśnie z tej strony ekonomicznej chciałam zacząć, bo wypowiadał się pan na temat projektu prezydenta Romana Ciepieli dotyczącego budżetu. Jedni mówią, że to projekt wielkich inwestycji, drudzy, że to projekt wielkiego długu, który miasto zaciągnie. Czy jest jakiś środek między tymi dwiema ocenami? Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor. Wymieniając moje funkcje, zapomniała pani o najważniejszej. Jestem mieszkańcem Tarnowa i pozwolę sobie tutaj przede wszystkim wypowiadać się jako mieszkaniec Tarnowa, jako rzeczywiście aktywny od jakiegoś czasu mieszkaniec Tarnowa, któremu los miasta leży na sercu. Zresztą nie tylko mi, myślę, że jestem w komitywie wielu, wielu osób, którzy w tej chwili myślą, rozmawiają o Tarnowie, czy to na forach internetowych, czy w mediach społecznościowych, ale co ważne, coraz więcej rozmawiają, działają też w realu. Ja czuję tą energię, która się pojawia w Tarnowie. I nawet jak jest tak nudny temat, no bo co by nie powiedzieć, temat budżetu jest tematem nudnym i ciężkim, również o tym zaczynamy dyskutować w mieście i bardzo dobrze. Wracając do pytania, czy to jest budżet rozwoju, czy budżet zadłużenia, przede wszystkim nie jest to budżet zrównoważonego miasta. To jest pierwszy mój zarzut, pierwszy argument, który będę tutaj państwu starał się przedstawić. Przede wszystkim, jeśli popatrzymy na tą zawrotną kwotę inwestycji, a jest ich rzeczywiście na blisko 230 milionów złotych, to okazuje się, że niektóre działy gospodarki, działy funkcjonowania miasta są tam bardzo mocno reprezentowane, tak jak drogi, czy na przykład wypasione obiekty sportowe, w szczególności jeden, o którym pewnie jeszcze dzisiaj powiemy. Natomiast są dziedziny, sfery życia, które w ogóle nie są tam ujęte, albo prawie w ogóle. Mam na myśli przedsiębiorczość, zdrowie, ekologia. Więc jeśli ktoś by mnie zapytał, jaki to jest projekt przede wszystkim miasta bez wizji. No właśnie, te 230 milionów na inwestycje. Pan prezydent szeroko rozpływał się nad tymi swoimi pomysłami. Natomiast radni te miny mieli dość odmienne. Natomiast prezydent powiedział, że radni, słuchajcie, możecie wykreślić, co wam się tylko podoba. To taki mały szantaż ze strony prezydenta, pana zdaniem? No tak. Od tej strony politycznej, na której przyznam się, słabo się znam, być może jest to jakiś rodzaj wybiegu, przerzucenia odpowiedzialności, teraz wy decydujcie, które inwestycje będą realizowane. Ja opróżniam wszystkie szuflady, proszę bardzo wybierać. Natomiast ja myślę, że należy jednak ten dokument, ten projekt budżetu traktować poważnie z perspektywy ekonomicznej. No i tutaj widzę duży niepokój w postaci tego, że jest prawdziwa kumulacja inwestycji, zwłaszcza drogowych, a nie do końca moim zdaniem miasto stać na taki poziom inwestycji. Okej, jest argument bardzo istotny, że musimy wykorzystywać szanse, które daje perspektywa unijna. Natomiast jeżeli popatrzymy na te źródła finansowania tych inwestycji, to projekty unijne to jest raptem 60 milionów złotych, a cała reszta to jest kredyt bankowy. Tutaj nie mamy zaoszczędzonych środków, czy to z poprzednich okresów budżetowych, czy również w tym projekcie na poziomie operacyjnym nie mamy istotnej marży operacyjnej netto. W związku z powyższym całość tych inwestycji, które jak pani wspomniała, to radni będą brali odpowiedzialność, które będą realizowane, niestety są realizowane na kredyt, czyli będą spłacane przez nas w przyszłości. Nie przekonuje pana takie tłumaczenie prezydenta, że mówi: przyszedłem, zastałem puste szuflady. Przez 3 lata musiałem te projekty przygotować do zera i teraz macie je wszystkie i realizujcie. Jestem gorącym zwolennikiem inwestycji. Jako przedsiębiorca wiem, że rozwój firmy, a miasto jest taką dużą organizacją, odbywa się poprzez inwestycje. Natomiast każda jedna powinna być oceniana przez pryzmat zarządczy, czyli czy jest celowa, czy nas na nią stać, no i czy jest możliwa do realizacji. Ja przeczytałem wspaniałe opracowanie w tamtym tygodniu w jednym z tygodników, sygnowane przez panią redaktor, gdzie jest pokazany dekalog 10 nieudanych inwestycji albo takich, z którymi miasto miało problem. Również w tym projekcie budżetu jest sporo pozycji, które się po prostu były w poprzednich latach, ale nie zostały zrealizowane i teraz zostały przerzucone na rok kolejny. Pomysł budowy na przykład areny dla żużlowców za ponad 40 milionów złotych.
To taka kolejna ogromna inwestycja sportowa w tej części miasta i pytanie, czy potrzebna? Szczerze powiedziawszy, jak zobaczyłem tą kwotę 230 milionów złotych, to myślałem, że tam już jest ujęta ta kwota na stadion żużlowy, natomiast nie, tam jest raptem 100 tysięcy złotych tylko na projekt. To jest kolejna kwota, która dopiero będzie przed nami. W tej chwili realizujemy z własnych kieszeni nas, mieszkańców, olbrzymią, moim zdaniem przewymiarowaną halę sportową Jaskółka. W dodatku, co mnie najbardziej niepokoi, realizujemy tę inwestycję troszkę na wiwat, bez wyraźnego uzasadnienia, chociażby w postaci, nie wiem, listów intencyjnych z klubami sportowymi i tak niektóre dalej. Niektóre kluby sportowe mówią jasno, że niestety nie będzie nas stać na to, żeby tam grać po prostu. Raz nie stać, dwa, po prostu jest im dobrze tam, gdzie w tej chwili grają. Trudno sobie wyobrażać mecz, atrakcyjny mecz, chociażby siatkówki z udziałem publiczności, gdzie są puste areny, bo jednak, co by nie powiedzieć, żaden klub w Polsce nie przyciąga na mecze 5 tysięcy widzów. Wracając do stadionu żużlowego, uważam, że w Tarnowie taki stadion jest potrzebny. Podobnie jak jest potrzebna również dobra hala sportowa. Natomiast chciałbym, żeby takie inwestycje duże, strukturalne były realizowane w postaci optymalnego montażu finansowego. Przykład Radomia jest być może dobry. Tam powstaje w jednym czasie i stadion, i hala sportowa, łącznie za 100 milionów złotych, przy czym 1/3 to płaci rząd, 1/3 wojewoda, 1/3 miasto. Gdyby taka inwestycja była zaproponowana, byłbym za tym. Tymczasem te dwie ważne inwestycje w Mościcach bez żadnego dofinansowania zewnętrznego. Co by pan zrobił z tym budżetem, gdyby mógł pan wprowadzić tam jakieś zmiany, ewentualnie coś wykreślić, coś dodać? Ja wspomniałem na początku, że są dziedziny życia miejskiego bardzo istotne, które w ogóle tam nie są ujęte albo ujęte w bardzo małym zakresie. Ta wizja, która jest proponowana w tym projekcie budżetu, jest wizją dosyć staroświecką. Takich miast się już współcześnie nie projektuje. To są miasta dla samochodów, dla kierowców. Współcześnie projektuje się miasta dla ludzi, dla pieszych, dla rowerzystów. Projektuje się nowoczesne przestrzenie, które przyciągają ludzi do miasta i sprawiają, że to miasto się zaludnia. Ta koncepcja miasta rozproszonego w tym momencie przynosi fiasko. Takich miast już nie ma. Czyli my budujemy miasto, z którego się wyjeżdża? Dokładnie tak. Uważam, że w pierwszej kolejności powinniśmy odkryć ten potencjał, który jest niewykorzystany. A naprawdę miasto jest wielkim potencjałem. Mam na myśli tutaj Starówkę, czy chociażby Górę Marcina. Tam nie widzę w budżecie jakichkolwiek kwot, które byłyby przeznaczone na rewitalizację Góry Marcina. Od dawna mówiło się, że miasto będzie się promować przez tak zwany biegun ciepła. Miał powstać jakiś taki obelisk symbolizujący tą ciepłotę w Tarnowie i to chyba też się nie spełniło. Niewątpliwie jesteśmy ciepłym miastem w znaczeniu metaforycznym. Mamy mnóstwo, nie wiem, takiej ciepłej, przyjaznej energii. Jesteśmy miastem tolerancyjnym, są wspaniali ludzie. Natomiast jeśli chodzi o pomysł na promocję miasta poprzez, nie wiem, prognozę pogody, uważam, że to jest zbyt czytelne i zbyt mało kreatywne, aby mogło przynieść jakikolwiek skutek. Panie Tomaszu, jeszcze jedno pytanie a propos Powietrze Tarnów. Aplikacja, która wystartowała ponad miesiąc temu, ile osób ją pobrało sobie? Ja już na dzisiaj nie jestem przygotowany, ale w tamtym tygodniu to było około 2000 osób, więc bardzo dobrze. Co więcej, ta aplikacja się rozwija. Dochodzą nowe czujniki w poszczególnych osiedlach. Ja zapraszam i zachęcam również inne osiedla, aby właśnie poprzez zakup takich czujników wzbogacać tą aplikację, bo w takie dni jak dzisiaj chociażby, kiedy mamy prawdziwą kumulację epizodu smogowego i rzeczywiście aż ciężko wychodzi się z domu. No właśnie, co zrobić, jak się otwiera tą aplikację i się widzi bordowe albo czarne wykresy? Dzisiaj mamy taką sytuację, że jesteśmy najbardziej zanieczyszczonym państwem w Europie, a nasz region jest najbardziej zanieczyszczonym regionem w Polsce, więc przede wszystkim widząc ten bordowy kolor odradzałbym wychodzenie z domu, natomiast wracając do kwestii miejskich budżetu, radziłbym naszym włodarzom, aby pomyśleli, że to jest realny problem, który trzeba rozwiązywać realnymi metodami. Tutaj pogadanki PR jest fajny, natomiast główne akcenty, całą energię należy przeznaczyć na wymianę pieców i na
likwidację w ogóle ogrzewania węglem i drewnem w mieście. Panie Tomaszu, to na ten temat szerzej porozmawiamy przy następnej okazji. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był pan Tomasz Olszówka. Dziękuję bardzo Państwu.